Okej, okay, jesteśmy po przerwie. Witam z powrotem. Dobra. Nie mamy tu żadnego obozu ani nic takiego. O, dostałam. To się zmienia. Okej. Kocham karabin. A w ogóle te. Jak się wykonywało te rzeczory? To w obozie było, że mam, boże, te strzały się wyrabiało czy coś? My God, nie pamiętam tego. Miałam wczoraj taką rozkminę. Na Śląsku mówi się na dwór czy na pole? W sumie, znaczy, no ja zawsze mówiłam na dwór. Na pole to nie wiem, czy nie w Krakowie się mówiło, czy coś takiego. Siedziałam nad notatkami na uczelni tak długo, że zaczęłam mieć odlot. O Boże! No to niezły ten, niezły towar musiał być. Czateły są grzeczne, jak zwykle. No, papa Adrianox, dzięki, że wpadłeś. I miłej nauki. Niebieska chmurka, bo musiałam się przełączyć na starszy program do streamowania i tu nie mogę jakby ustawiać muzyki, więc nie ma muzyki. Ale na Katała Shoujo będzie. Kurczę, jak się wyrabiało te strzały? Nie pamiętam. Dobra. O, wchodzimy gdzieś, gdzie jest ciemno. You don't talk about her as much. She was creative, adventurous. I think she was probably the glue that kept us together. After her death, it was more lonely. Smuteczek. No właśnie, Seba, to konsola. To może lewym przyciskiem, albo nie, tym nie, tym nie, tym nie. Kurde, to nie wiem. Tym? Nie, tym się odwracam w ogóle. Tym wyłączam wzrok. Nie wiem. Nie pamiętam. Wiecie co, chyba sprawdzę w sterowaniu po prostu. Nie tu. Nie tu. Sterowanie. Wytwarzanie... O, strzał. R2. R2. No to to. I nie mogę. No, chyba, że muszę mieć łuk. I wtedy R2. A, dobra. Rozumieć. Nie to. Dobra, to zostawmy ten łuk. Spal barierę. Aha. No, dzięki, Sawa, już ogarnęłam. Najbardziej neutralnym wyjściem jest powiedzieć na zewnątrz. No tak. A tu były strzały. Co mogłam nie robić? Wytwórz strzały zapalające. Aha. Przytrzymaj R1, by stworzyć strzały zapalające. Aha. Boże, czyli R2 jest na zwykłe strzały, a... Ciśnij... Aha. I tą. O mój Boże, ale... Dobra, nie wiem, czy będę to pamiętać, ale postaram się. Come on, let's go. Niby pad ma mniej przycisków niż klawiatura i tak Ania musi spojrzeć teraz. No bo jest sporo... Znaczy, ja kojarzę na przykład już teraz sporo przycisków, które jakby są też w różnych grach wykorzystywane. W sensie, że... L2 praktycznie zawsze to jest przycelowanie. R2 albo R1 to jest strzelanie. Rzeczy jakby na strzałkach właśnie tu, to były zazwyczaj wybory broni, nie? Ale jeżeli są rzeczy takie jak wyrabianie strzał, no to zazwyczaj się nie pojawia w innych grach, więc tego już nie pamiętam. Kułak, Jakub, dotarliśmy, tak?
Ja mówię na pole, ale rodowici znajomi z osiedla mówią na dwór, a ja jako Gorol na pole. No, to jest chyba właśnie zależne, nie? Could be anything. A pair of monuments or mountains or streams. I suppose we'll know it when we see it. Yeah. Grabmy śmieci czyjeś. O, maksymalne, już nie mogę tego zbierać. Yay. I see people down there. I see people. I see people. O. Kim jesteś? Wyglądasz fajnie. Bardziej badassowo niż Lara. Do you know if there's a place nearby we can stay for the night? How'd you get so deep into the jungle? Did you lose your tour group or something? No. There were some guys here before looking for artifacts. You with them, Trinity? Definitely not. I need a break anyway. Come with me. Okay. Hey, ona jest fajna. Podoba mi się. Oh, I'm sorry to ask so many questions, but the only B&B in town is my place. Well, you can't be too careful. By the way, I'm Jonah. Abby, Lara. Abby. Come in, have a seat. Carlos, three. O, będziemy pić. Już mi się podoba. So, what are you here for exactly? Well, we were following a riddle when our plane went down. You mean it crashed? Yeah. And you just walked out of the crash? Well, you know, it was pretty low. Oh my god. We are looking for Maya ruins. Maya, you know you're in Peru, right? Yeah, long story. Okay. Interesting. Thanks. Well, you don't seem like a typical archaeologist. Oh, she's the archaeologist. I'm just a cook. Ja kuchalam. Have you tried any of our local ceviche yet? It's a specialty. Not unless it grows in the jungle. No. Don't tell me you missed our famous fish trees. Ej, ona chyba się zakochała. Dlaczego ona patrzy tak na Johna? I w ogóle Lara, czemu nic nie mówisz? Boże. Mexico. Why? No, I've seen this symbol. No, ona nie umie po rozmawiać. Where? Nie wiem. There's some ruins nearby and a small rock with something like this carved on it. Do you mind if I take a look around? Be my guest, but I guarantee they're not Mayan. My people were Inca and proud of it. Why don't you rest for a while? Tak, zawiązujcie flirty czy coś tam. Zostaw mnie w końcu w spokoju. Have fun. You too. Have fun. Boże, Lara. Szukają Majów u Inków. Niezły trop. Mam dużo wspólnego z Johna. Tak, nie jesteśmy razem. Możesz się do niego przystawiać. Super, po prostu. Są zakochani i Lara właśnie. Lara, ona na większości tych cutscenek ona w ogóle nie potrafi z nikim rozmawiać. Ja się zastanawiam, czy ona czasem, nie wiem, nie jest jakaś psychiczna. O, ale mogę ich ograbić, na przykład. Tak po prostu chodzę sobie do baru i ją ograbiam. Cześć, koleś, kim jesteś? You're used to doing a lot of nothing. Although drinking and sweating helps to break up the day. You're not a local? No, I work a ship that blew into some rocks just outside town. Storm came out of nowhere, sunk the damn thing. Okej, wyczuwam wirty. Jak Lara się wymigała w ogóle od rozmowy, no. Johna, znalazłeś sobie dziewczynę, więc możesz nas zostawić w końcu w spokoju. Nie, ja nie jestem zazdrosna o Johna, jestem bardziej zazdrosna o tą laskę, bo ona mi się podoba. Znaczy w sensie, że jest fajna, jest przynajmniej ciekawszą postacią trochę niż Lara sama w sobie. I nie wiem, wygląda bardziej badassowo. I tak, taka jest, nie wiem, wydaje się fajniejsza. Ale no... co się dzieje? Hello. Are you here with the excavation team?
No, just passing through. Okay. If you need anything, the market's in the middle of town. You can resupply before you move on. Boże, ale ona w ogóle nie ma mimiki, ta kobieta. Tak po prostu do nas podchodzi i coś tam gada. Fu, nie, Torgus, blech. Lara, spadka. Jona odciąga uwagę, a Lara snupie, no. Nie, znaczy, no też, że jest ładniejsza, ale że po prostu, nie wiem, ma fajny strój nawet dobrany i w ogóle, nie wiem, no. I potrafi się odzywać, a Lara milczy w większości przypadków. Ona tylko z Johna potrafi rozmawiać, w ogóle, jest takie dziwne. Naprawdę, ona ma strasznie źle rozpisane dialogi. Już wydaje mi się, że w poprzednich częściach gadała więcej niż tutaj. No właśnie, Abby fajna jest. Czemu Lara nie jest homo? To by było ciekawe. 2 years have been working up to never to ask her out. I finally do. And now, who is that guy anyway? Aha. Rozumiem, że nie będziemy się bawić w swatkę. No dobra, to nie wiem, idziemy na ten targ. Co tu się dzieje w ogóle w tej wiosce? Odkryto nowy obóz. Gdzie? W sensie tu? Ej, gdzie jest ten obóz? Ej, ja go nie widzę. Gdzie jest ten obóz? Cześć, Bam Twitch. Abby jest DLC. O nie, ale lipa. Nie lubię DLC. A tu jest obóz! Boże drogi, ale ślepa jest. The storm barely affected the village. The epicenter was closer to the plain. But it could have been much worse. What have I done? What if the earthquake hits here? Nie przejmuj się, hundreds of people will die. Czekaj, bo ja to chcę find a way to stop it. Tak, chcę żywotność Pumy. Furia Jaguara. Po likwidacji z ukrycia na chwilę uzyskujesz odporność na obrażenia zadawane przez wrogów. To jest fajne. Ekwipunek. A ulepszenia! I co teraz? Może do karabinu weźmiemy jakieś na obrażenia. Wyściełana kolba, a ja przeczytałam wściekła kolba. Grill i plastikowa krzesełka są polska majówka pełną gębą. Ojej. No właśnie, wybiera samotne ognisko. Tam pisze kuwak, a ja przeczytałam kurwak. Oh my gosh. No, ja też czytam zupełnie inaczej, więc... To szybkostrzelność, to szybkość przeładowania, maksymalna amunicja. Dobra, to chyba obrażenia. Ale nie, brakuje mi tutaj. No to weźmiemy w celność. Dobra, weźmiemy w celność. Czy coś jeszcze tu mogę? Może do tego łuku, bo w sumie też sporo z niego korzystam. Ale tu mi brakuje jakiś... rzeczorów, jakichś skór mi brakuje, cholera wie co to jest. I tu mogę jeszcze ulepszyć. Szlifowana lufa. Nie, to. Może być. Tutaj celność też może być. Nie, chcę to. Albo nie. Szybkość przeładowania. Może być. Dobra, bierzemy wszystko. Wszystko, co mogę. Dobra, to jeszcze też mogę ulepszyć. Okej. Dobra, chyba więcej nie mogę.
Jak ci idzie nagrywanie Tomb Raider Underworld? Całkiem dobrze. Całkiem sprawnie. O, cześć Winex! Zobaczymy, jak Ania będzie czytać w katała. Zapowiada się mega zabawny. No, no. O Boże. Czemu mi się to świeci, skoro nie mam żadnych punktów umiejętności? Nie wiem. Dobra. Tu jest coś do zebrania. I tutaj. Osada robotnicza. Your dedication and commitment to the village of Kwakyaku is commendable. However, Poor Veneer does not accept your charges of responsibility for the terrible state of the village. In fact, the Board of Executives has decided, and your local government representative agrees, if you continue this crusade of slandering our good name, we will have no choice but to take legal action. From the office of Roberto Lavia, Chief Executive Officer, Poor Veneer. Jezu, patrzcie, jak ty szalejesz dzisiaj z tymi timeoutami. Jak coś to dawaj ostrzeżenia i mów, dlaczego też dajesz. Okej. Okay. Ja tam w sobie nie wiem, co się zadziało, ale jakby co, to informuj. Będę lecieć, potem biję jeszcze. Dobrze, Ravencrow, dzięki bardzo, że byłeś. Dobra. Coś tu jeszcze jest do zebrania? Nie, tu jest jakiś koleś do pogadania. Hey, you wanna know your way around Kwakyaku? Just ask me. Are you the local tour guide? Przewodnik. I know where to go. And who to steer you clear of. I see. Best fish is on the dock, obviously. Tacos are best at El Licor de Cerdo. But his beer is piss warm. I'll watch out for that. Oh, and Omar, stay away from that guy. You don't need his kind of trouble. Thinks he can just come to town and take what he wants. Right. Well, I'll be sure to keep an eye out for trouble. Keep them both open. Dobra, spoko. Odkryto sekrety. Mam iść w tamtą stronę, ale może się rozejrzymy jeszcze tutaj. Nie wiem, co to jest. Co tu mamy? Jest jakaś kobieta. Have you seen my husband or my daughter? I don't think so. Where did you last see them? They spend their nights with the stars, sparkling and waving at me. But in the morning, they travel to the river. Oh. I usually see them shining there. But the storm muddled the waters. I know they're down there. I know they are. Aha, bo oni mi odkrywają jakieś sekrety. Ale dziwne to jest. Okej. Okay. Jezu. Cześć, Skądziu. Lara nie potrzebuje przewodników, zawsze chodzi ciekawszymi ścieżkami, przy okazji niszcząc zabytki. No, dokładnie. Ta staruszka miała za młodo brzmiący głos. No, trochę tak w sumie. Tu jest jakiś kolejny koleś. Bet you've never seen anything like this, huh? This is my last one. Sold the rest to that commander fella. He was a little intense, but hey, he bought all my stock, didn't he? Well, except this one. Runs smooth, never breaks down. It's a real beaut, isn't it? Well... No, I'm serious. My wife, she hasn't been the same since the accident. But the gentle hum, it helps her relax. I'm glad. Ale w sensie, że co? Sprzedał, bo w sumie nie wiem. Dziwne, co tu się dzieje, matko jedyna. Za odkrycie 5 sekretów na mapie, dzięki lokalnym ludziom dostajesz osiągnięcie. To jeszcze mi dwóch brakuje, chyba. There used to be a temple on the island over there, but all that's left is a couple crumbled walls. O, and one stone pillar, it looks like. Jak się rozkłada. A statue than a pillar. Real intricate work. A college professor came out to study it a few years ago. Did he tell you what he learned? He said it didn't make any sense. Was pretty angry about it too. Said we tried to trick him or something. Aww.
O, znowu odkryłam sekret. Yeah. I tutaj coś mamy. Jakiś olej chyba. No dobra. To teraz tędy idziemy. O, tutaj też są jacyś ludzie. I'm sorry, do I know you? Sorry, I didn't realize this was a private residence. Gosh, we lost a lot, but I didn't realize it was that bad. I really didn't mean to. I know you didn't. But if you'll excuse us, we have a lot of work to do. No taki półotwarty dom. No przepraszam bardzo, ale to no, wygląda raczej no nie na prywatny dom. Czekajcie, bo ja się zgubiłam. Halo, Lara. Rusz dupę. Ej, tam coś jest pod wodą. Ja to chcę. O, tu. Bieraj to. Travis. No to nie moja wina, że się dziecko rozkłada. No. Dobra, wyłaź. No nie możesz się wspiąć tu? Lara, come on. Nie rób. Nie rób wiochy. Dobra, nie wiem, idziemy tutaj. The jungle takes what it wants. Hard to get it to give up its secrets. But I found one, I think. You have. The village has many layers. You peel one back and find another. And another. It does seem to have quite the history. Sometimes I wonder if it hasn't been here in one way or another since the beginning of time. You seem different than the others. Which others? All of them. Men looking for oil, gold, taking whatever they can. No ja też zabieram, co się da. O, dostałam trofeum. Jak uroczo. Wygląda jak stodoła, a nie prywatny dom. Mogli się też o drzwi postarać. No cóż. No to widzę, że dużo tu szukania różnych pierdół będzie. List od trójcy. Continue to restrict the distribution of supplies. When we come through the area, it's better for everyone if your people are more concerned with their next meal or their child's fever, rather than with what's happening outside the village. As promised, once our investigation in the area is complete, we will provide monthly rations equal to double what you currently receive from care for 24 months, provided you keep up your end of the bargain. Hmm. Cordially, Estela Diaz, Director of Outreach Programs, Order of Trinity. Nic nie zrobiłam, po prostu to jest Deutschland i myśleli, że jaraliśmy zioło czy coś. Matko, serio. Ja nie wiem, policja to potrafi zepsuć nawet najlepszą zabawę. Nie, żebym coś o tym wiedziała. Czy ja mogę komuś wbić tu? Nie. Gdzie? Gdzie ulądowa? O, różowy domek. Czy tu mieszka lalka Barbie? Nawet nic nie mają, żeby ich okraść, no. O, tutaj z tym gościem. Always nice to see fresh faces in town. Good for the mind to know that our little corner of the world isn't forgotten. Also good for the wallet, if you'd maybe take a look at what we have for sale up at the general store. Okej. Okay. Nie wiem, gdzie wy macie ten sklep. Nie powinnam wiedzieć. Znaczy, on jest zaznaczony tam na mapie. Coś tam się świeci. O, tutaj. I've been doing some research and I think we might be able to set ourselves up with a homemade refinery. Nie, nie miałam robić. It's going to be a lot of work though and I can't do it alone. We'll need to build an oil tank, 1,000 liter capacity. The hull of the ship sunk in the river could be used for the tank. Any volunteers for a salvage mission? We'll need to set up a system to collect the crude. Who wants to be in charge? To za niskie standardy na Barbie. Once we get these things set up, we should be able to make diesel, kerosene and petrol. Enough to fly the planes and eventually maybe even turn a profit.
Cudownie. O, teraz mamy zielony domek. Ej, kolorowo tu mają. O, i tutaj można im coś zabrać. Może ich okraść. To jest Abby's family tree. Family has lived in this village for hundreds of years. Abby. And it seems as though she's somehow related to most of the villagers. Urocze. Ja się założę, że z połową osób tu nie pogadam, nie? Bo ja nie ogarniam. O Boże, ja już się zgubiłam w tym miejscu. Halo? Tu nie mogę wejść, tu są drzwi. Cóż za niespodzianka. Czekajcie, bo ja miałam iść gdzieś jakiegoś kupca ogarnąć. Ale tutaj są... Aha, tu są jakieś misje. Gdzie to jest? Myślałam, że jak zaznaczę ten punkt, to mi się pokaże. Gdzie on jest? Jak mam to włącz, wyłącz punkt orientacyjny? O, teraz mi pokazuje. A, to tam. Zlecenie dawca. No dobra, no spoko. Get lost. It's all... Shit, no. Now fuck off and let me watch the damn game. Boże, jak to skopał. Dzień dobry. Sure would be great to get these thieves out of here. I co ja niby tu mam zrobić? Z nim pogadać nie mogę. Nie, to tam z tym mam pogadać. Halo, dzień dobry. Dobranoc, Miki. It's all terrible, as usual. These... Pillagers come to town, hire us to dig up our own relics, don't even pay us a living wage. And then they run off with them and profit. We are all desperate here. There's no work since poor Vanir pulled out. We're sitting ducks. And I imagine the storm hasn't helped matters. What little we had is gone or underwater. I don't know what to do anymore. I have some experience with these kinds of people. Maybe I can help. I don't know what good it'll do. Did I catch your name? Lara. I'm Victor. If you want to talk to Omar, the executive lead tormentor in charge of theft and pillaging, he's in there. Thanks. Okay. Be careful. He doesn't like to be challenged. Prawie jak w telenoweli, tylko mieli za mało schodów. O Boże. On już leżał na kanapie, zaczyna jej taniec na róże. Nie! Dobra, pogadajmy z tym Omarem. A to nie jest... To, oh Boże, to nie jest Omar. Gdzie on jest? Że w sensie to jest ten? Aha, to jest ten. Okay, no, nie ogarniam. Looking for work? Well, you're out of luck. We have enough people. Marco's in charge of HR now anyway. Oh, yes, thank you. Do you know where he is? Where else? The bar. Znaczy, chodzenie i gadanie z wszystkimi po drodze? Te misje? Halo, gdzie był ten bar? Ja już się zgubiłam! O, dobrze, że jest znacznik. Boże, życie prywatne. Winex, co to jest życie prywatne? Czemu on ma taką bladą twarz w porównaniu do ciała? Nie mam pojęcia. Może się opalał tylko w jedną część ciała. I'm looking for Marco. Why? For what? I just want to talk to him. He doesn't want any trouble. I'm not looking for trouble. I'm looking for work. Work? Oh, yeah. Yeah, sure. So, you're Marco? Tell me Omar didn't send you here to mess with me? If any of those animals hurts my son, I'll... Marco, I'm not with Omar. Believe me. What's this about your son? He blew out my knee, so Omar took Pablo to replace me at the dig site. Said I was HR now and that it was my job to find a replacement. Otherwise... Otherwise he'd keep working your son. Yeah. I'm worried he's just gonna keep Pablo up there, even if I bring him someone. Well, it's a good thing you've just hired someone. You? Really? You do that?
We wouldn't want to disappoint the boss, would we? Thank you. If you see Pablo, please tell him I'm here. Okej. Okay. Pokonaj rozbójników, udaj się na skraj miasta. Jezus Maria, a to jest daleko? A to jest tu! O mój Boże. Jaka echolokacja, Boże drogi. Przysmażył sobie tylko węgorz. Matko, historia, zabijcie mnie, może nie pójdę jutro do szkoły, mam dość, nie, Seba. Jak ja mam tam dotrzeć w ogóle? Gdzie jest ten znacznik? Kurde. Tu na lewo. Mam jakoś iść, ale nie wiem, czy mam iść... Nie no, tędy chyba nie wzepnę się tędy, prawda? Czy się wzepnę? Nie, nie wiem, czy... Nie, chyba nie. Chyba nie tędy. Bo tędy to żeśmy w ogóle przyszli, więc wydaje mi się, że musi być gdzieś dalej. No Lara, biegaj. No come on, nie mów, że się zmęczyłaś. Czekaj. No nie, to jest dookoła. W wodę! Yeah. O, tu w ogóle są jakieś rzeczy. Coś tu się świeci? Nie. Ale nie wiem, czy mam iść tą wodą, czy gdzie... Nie, tu jest wejście do krypty w ogóle. Dobra, to potem. Najpierw idziemy tu. O, tu mają drzewko. Impossible. I can't carry anymore. No tak, nie możesz mieć więcej. Nie no, pokazuję tam, ale ja tam... Nie mam pojęcia, jak ja tam dojdę. O, dzień dobry. This village was once under the wing and watchful eye of the Condor, but we let the eagle chase our way. I'm not sure I understand. Neither do I. We lost ourselves in our pursuit of things. Thought we'd be happier with coins in our pockets, but the eagle took that away as well. O, znowu jakieś sekrety odkryłam. Super. Fajnie. O, tutaj kolejna babka do pogadania. Don't get many tourists through here. Oh, I'm not a tourist. I mean, I'm a researcher. Oh. Oh. Well, still. Wish you could have seen this place 20 years ago. It was booming. Vibrant. Full of life and so optimistic for the future. Pff, optimistic. Gullible, more like it. What happened? Porvenir happened. Big oil company out of Lima. They came in here, bought up the town, gave everyone jobs. They even planned to build condominiums across the river there. Until the bottom fell out. The oil crash. Now we limp by on the scraps they left behind. Shame you're not a tourist. Tourists bring money. Archaeologists just take. Sorry, wina tu. Ej, ale tu jest dużo rzeczy do robienia. Dzień dobry. Co pani za zioło hoduje? To legalne? Haven't seen you around here before. Okay, I'm just going, but I won't be staying long. Don't let how it looks fool you. This is a good place. Difficult, but good. Your garden seems to have survived the storm. Hmm. Luck and hard work. A lot of people pitched in to grow it. So they all came to protect it, too. Okay, super, świetnie. Cieszę się waszym szczęściem. Czy to znaczy, że tędy dojdę do... całkiem możliwe. Czołgaj się! To jest pierwszy bieg. Czemu Lara nie używa GPS-a w telefonie? No właśnie! No właśnie. O, tu coś jest. Do poczytania. Okej. Okay. Rzeźba poświęcona Supayowi. This is a dedication to Supay, god of death and ruler of Ukupasha, the Incan underworld. It entreats him to come forth,
with his legions of demons, and to converge on this site, where the local people will do him honor with written poems extolling his greatness, or offerings of food and drink. By paying him the respect he deserves in this way, the local people pray he will only take those he must, and not harm any others of their community unnecessarily. No, to miło. Może nie ma zasięgu, a może jest starodawna w tej kwestii. What is that? Oh my god. Dziecko. Dziecko na grilla. Are you okay? Bierz go na grilla. Are you Pablo? Jess. It's okay. Your father sent me. He's at Abby's. Go meet him there. I'll take care of these guys. Thank you. Thank you so much. Aww. To teraz na grilla. Get out of here. Aha, to ja muszę przejść przez to bagno. Och, jak uroczo. Strzelają. Strzelają. Shit. Oops. What the hell got into him? He used to bring us 10 people a week. Ask me, it's that brother. It's always humanization this and justice that. Wow, wow, wow. Are the fines here even worth it? Dobra, pewnie super cicho nie uda mi się tego załatwić. Znając moje szczęście. I am tired of covering for those assholes. Czy mogę go stąd z łuku? Casualties. Oops! Fucking bastards! Oops! Man down! Copy that. We'll find who did it. Should be there. We're taking casualties. No, przeczesuj, przeczesuj. Jesus. Oczy leży, wystają z krzaków. No, chyba jednak nie ma takich małych. Zmacaj wszystkich. Nie to to. Nie widzę tu na razie żadnych innych rozbójników. Ale pewnie gdzieś są, nie? Nie wiem, na razie to nic nie widać. O, tu coś jest. Tu są jakieś krzeczory, nie krzeczory. Nie wiem, czemu się skrada szmara, tu nikogo nie ma. Mówi, aha, już nic zmacałam. Halo, jest tu kto? Jest. We refuse to sit still for this. This is the last straw. Step back. The creepy. You better let him go. Now! You can't hide behind your guns anymore. Back to work or he dies. We refuse to let you threaten us. You think he's bluffing? You're just a lousy bunch of thieves. No, tu się mogę schować. You finally pushed us too far. Ale to będzie ciężkie chyba. That's it. No more fucking around. Ups. Ej, czemu ja mam rzucanie? Ja nie chcę rzucania, ja chcę... Aha. Łuk i strzały. Cichy! Okej. No nie może ich sprytnie ogłuszać? Pewnie tak, ale... Nie wiem, jak zawołać ich, żeby podeszli bliżej krzaków. Więc wydaje mi się, że... no nie wiem. O, tego. O kurde, nie, jednak nie mogłam.
Wow. Chyba to tyle, jeśli chodzi o ciche zabijanie. Nie! O, to się nie udało. No nie, od początku! Ale lipa! Dobra, to chyba będziemy kończyć. Shit. What the hell? Cały magazynek poszedł w krzaki za wrogiem. No Travis, nie idzie mi z celowaniem, no. Też nigdy nie umiem po cichu, zawsze coś spapram i robi się no głośno. No, ja też tak często mam bardzo w Assassinie na przykład, że chcę coś zrobić cicho, ale za bardzo się spieszę i w którymś momencie mnie zauważają i wszystko się rypia, nie? Tutaj jeszcze właśnie jest trochę taki minus, że nie mogę ich jakby przyzwać do siebie, żeby podeszli do tych krzaków, jak ja jestem schowana. Bo tak to trochę lipa. Nie, kończymy. Nie chcę mi się tego przechodzić jeszcze raz. Poza tym jest tu dużo rzeczy takich dodatkowych do zrobienia teraz. I nie wiem, na ile z tych rzeczy robić, a ile sobie odpuścić. Będziemy kończyć i przejdziemy sobie na Katała Shoujo. Polska język, trudny język. Boże, a nic dzisiaj nie piłam. Tak, chcę wyjść. Koszulka do góry i już od razu kolejka podejdzie. No. O, patrzcie, wszystkiego najlepszego, Laro! Jest nawet napisane na ekranie, patrzcie! Ale fajnie. Znaczy, Winex będzie jeszcze Katała Shoujo, także spoko. Jeszcze nie kończymy tak całkiem live'a. Kończymy tylko z Shadowem. Ale jak uroczo, nie? Wszystkiego najlepszego było napisane. Super. Ale 17%. Dobra, zamknij aplikację. Ojej, dziękuję. A to są nowe cheerki, tak? Wierzba. Ale słodkie serduszka. Może od tego była aktualizacja, no. Cześć, Paulina. Ta aktualizacja taka niezbędna. Ale tu nadal mam... ale to w sumie nie, zainstalowano. No dobrze. To będziemy kończyć. Jeśli chodzi o Shadowa, to sobie możemy w sumie go wyłączyć. I zrobimy sobie przerwę 5 minutek i wrócimy z Katała. O, dziękuję, Wierzba. Dziękuję. No właśnie, to się może coś będzie, bo z tą Emi, że tak powiem, się zawiązało ostatnio i bardzo mocno się do niej przytulaliśmy, więc może. Cześć, Laurens. Dzięki za życzenia. Tobie również wszystkiego najlepszego. Tak. Także słyszymy się za 5 minutek. Nie bójcie się, że na chwilę się wyłączy live całkiem, bo po prostu muszę pozmieniać tytuły i w ogóle, także wiecie. Wiecie, jak to jest. Także nigdzie nie odchodźcie. A będzie wam dane. No. Także zaraz się słyszymy.